Według informacji Sanepidu rośnie liczba zachorowań na boreliozy i kleszczowe zapalenie mózgu, czyli najczęściej występujące w Polsce choroby od kleszcza. Województwo podlaskie należy do województw, w których do ukąszczeń dochodzi najczęściej. Jednak zakażone pajęczaki pojawiają się już w znaczącej ilości również w centralnej Polsce, a ekspansja kleszczy postępuje w większości krajów europejskich. Ukąszenie kończy się nierzadko poważnym zachorowaniem. Najgroźniejsze jest kleszczowe zapalenie mózgu, jego bo pierwsze objawy przypominają grypę. Po nich pojawiają się symptomy zapalenia opon mózgowordzeniowych i zakażenia mózgu. Niestety, na zaaplikowanego nam przez kleszcza wirusa nie ma skutecznego leku. Warto zatem pomyśleć o szczepieniu. Drugą groźną chorobą jest borelioza. Tu jednak szczepienie nie pomoże. Można jedynie stosować odpowiedni ubiór i preparaty odstraszające kleszcza. Ważne jest też, by zdiagnozować boreliozę na możliwie jak najwcześniejszym etapie. Jeśli więc na ciele pojawi się wędrujące zaczerwienienie, wskazany jest kontakt z lekarzem i solidna antybiotykoterapia. Niestety nie zawsze rumień się pojawia. Naszą uwagę powinny zwrócić objawy. Podobne do grypy. Warto skontaktować się wtedy z lekarzem i wykonać odpowiednie testy. Nie zaniedbujmy nawet pierwszych objawów, bowiem borelioza jest chorobą niezwykle podstępną i jej skutki mogą nam dokuczać przez długie lata.